Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Amatorskiej Strefy SG. Dzisiejszy odcinek to wywiad, kolejny wywiad, a z kim to za chwilę. Znajdujemy się na terenie byłej jednostki, na terenie muzeum, ale o tym powiem w kolejnej części odcinka. Także jeśli macie ochotę, zapraszam na odcinek. W dzisiejszym odcinku Kamil, pseudonim Faza. Faza. Jesteśmy na terenie, tak jak mówiłem, muzeum, o którym opowiadam Kamil. Kamil, powiedz, gdzie jesteśmy? Znajdujemy się na terenie, byłym terenie jednostki wojskowej, a aktualnie na terenie Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Muzeum funkcjonuje bodajże od 2016 roku. Znajduje się też tutaj jedno z największych muzeów saperskich. Dobra, to jedziemy dalej. Kamil, powiedz, zacznijmy od początku. Jak się zaczęła Twoja przygoda z ASG? Moja przygoda z ASG zaczęła się już tak częściowo za mało lata w podstawówce. To biegaliśmy z kolegą po lesie z pistoletami z odpustu, tak? Wtedy tam już troszkę dalej jak poszliśmy, no to się skończyło częściowo, bo no, ceny wtedy tego były trochę za duże na nasze budżety. I w sumie tak powróciłem do tego jakieś 2,5-3 lata temu, bo sprawdziliśmy ze znajomymi ceny ASG i no już nie było to tak przerażające na nasze portfele. Czyli nikt Cię nie wciągnął, znaczy wciągnąłeś już wtedy? Wciągnąłem się już wtedy, a po prostu potem się z kolegami zaczął temat od nowa i się jakby wszyscy nawzajem wciągnęliśmy całą taką tą naszą ekipką podstawową. No właśnie, i o to miałem zapytać teraz, do jakiej drużyny należysz? Należę do drużyny jednostka specjalnej troski. No do niektórych to tam u nas bardzo pasuje, że specjalnej troski. Okej, okay. I istniejecie tak, o tym mówisz, od 3-4 lat? Od 2-3 lat bardziej, no. Tak. Aha, dobra. Czyli powiedz mi, ile posiadasz replik? Dużo ich już nazbierałeś? No już troszkę się ich nazbierało, myślę, że gdzieś koło 12-13. A Twoja ulubiona? Moja ulubiona to jest tutaj to snajperkę. Mhm. I powiesz co to? To już jej jakby trzecie życie, trzecia buda, bo teraz jest to buda Norwisza. W środku jest Minecraft, komora jest Action Army i teraz czeka na lufę PDI-ka, ma dojechać na dniach. Aktualnie znajduje się tutaj chyba Lambda 601. Luneta jest, nie pamiętam już jakiej marki, bo jest tu zaklejona, a tu będzie, no. Pójdzie się dostać Kandar. No to znana też. 50 soczewka i przybliżenie jest od 4 do 16 chyba, z tego co dobrze pamiętam. A drugą taką ulubioną repliką jest kałaszek od LCT, z którego z LCT została już tylko w sumie skorupa i szkielet gearboxa. I tak, tak. To już z tymi replikami jest, nie? Tak, no niestety. Też może z tego względu, że kupowałem używaną z niemałym przebiegiem, patrząc nawet po samych zębatkach w gearboxie, które były niemiłosiernie już wyorane. A powiedz mi teraz jeszcze marzenie. Jaką replikę chciałbyś najbardziej? Marzenie. Marzenie chciałbym, żeby moje M82, które posiadam, dociągnąć do takiego stanu, żeby ładnie strzelało, bo na razie to jest tylko eksponat taki na półkę i nic poza tym. Aha, rozumiem. Tak, to myślę, że nie mam takich jakichś tam wielkich marzeń względem repliki. To co masz na półce chciałbyś po prostu zrobić idealnie. Chciałbym to zrobić, żeby to ładnie, tak, że już nie będzie trzeba w to nic wkładać. Kolejne pytanie o drużynę. Jesteśmy w okolicy Wejherowa, konkretnie Wejherowo-Dąbrówka. Tak. I też pewnie w tej okolicy gracie najczęściej. Tak, gramy, najczęściej gramy w Bieszkowicach, no i w sumie w Kłębowie na PNM-ie. To najczęściej. Powiedz mi, jesteście stąd tutaj, rozumiem, z okolic Wejherowa. Tak, no chłopaki są tutaj wszyscy praktycznie z wioski obok siebie. Powiedz mi, do Was można dołączyć? Do Waszej drużyny? Czy nie ma z macie... tym problemu żadnego takiego. Czyli gdybyście byli z tej okolicy, to zapraszamy. Trzeba się po prostu pokazać parę razy z nami, żeby pograć. Pograć z nami. Czyli klasycznie.
Tak. I dacie poznać z dobrej strony. Tak, otrzymacie naszywkę wtedy i już macie przynależność do nas. Dobra, fajnie. Największa gra, na której byłeś? I czy polecasz jakąś? Największa gra, na której byłem? Największa gra, na której byłem, to chyba właśnie PNM. Na Wośpie 2 lata temu. To było największe na razie, na czym byłem. Chciałbym pojechać na misję Afganistan, aczkolwiek no też sprawy rodzinne i... Nie składa się. Tak, no niestety. Mam to samo. Także... Niestety na te duże gry fajne, na które chciałbym pojechać, to najbardziej przeszkadza czas i sprawy rodzinne. Ale chciałbym się wybrać jeszcze, nawet może w tym roku się uda na jakąś, jak będzie pasowało z urlopem. Jasne, no to chyba większość ludzi ma tak samo. Wszyscy chcą się wybrać na misję Afganistan, czy na marsz, czy na jakąś dużą grę, a to zawsze koliduje. A jeszcze większa przecież jest Kandahar, tak? Chyba w Czechach, czy w Słowacji. Tak. To jest chyba gdzieś... Największa chyba w Europie, tak, z tego co słyszałem. Czechach, no to właśnie, to tak jest, że jak się już ma sprzęt, to potem się nie ma czasu na to, żeby się dokładnie pojechać pobawić, nie? To dobra, tą część pierwszą powiedzmy o takich o tobie, o drużynie, a teraz chciałbym się dopytać kilka spraw o organizację gier. Gdzie gracie, kto wam pomaga, ilu was jest i tak dalej. Dobra. Kamil, jesteś organizatorem największych, może nie największych, ale jednych z największych gier na Pomorzu. Ile osób do was przyjeżdża? Ile macie scenariuszy? Opowiedz może w skrócie. Czy największych to bym nie powiedział, no ale no, na pewno nie jesteśmy małą grą. Przyjeżdża do nas tak średnio teraz około 80-90 osób nawet. Najwięcej mieliśmy chyba pod 130 osób tutaj. Co jeszcze? Ile macie wersji albo możliwości gier? Scenariusze no to wymyślamy na bieżąco, tam pada temat, że trzeba wymyślić jakiś scenariusz, każdy tam główkuje, jest nas w sumie takich głównych, co wymyśla scenariusze i jakby pracuje nad tą strzelanką, to jest nas 6 osób w sumie. Kto? Co powiedz. Jestem to ja, Bartek, Mariusz, Marcin, Marek i Kuba. To są takie najbardziej zaangażowane osoby w to i... I tyle. No i tyle w sumie, no nic więcej tam tak nie ma. No, wykorzystujemy też scenariusze, które już wymyśliliśmy, ale staramy się za każdym razem robić co innego. Żeby nie było monotomii takiej, że powtarza się cały czas to samo. Tak, jasne. No tak, bo żeby jednak gracze też się nie znudzili, bo teren tu jest naprawdę fajny. Teren jeszcze jest fajny. Jest ciężko go wykorzystać czasem, ale jest fajny. Tak, zrobię tutaj kilka przebitek już po wywiadzie i tu między pytania je tak powrzucamy gdzieś tam, gdzie to jest to, gdzie, jakby, jak to wygląda tutaj. A wygląda naprawdę fajnie, bo teren jednostki ma swoje takie plusy dodatnie. Ma swój klimat, no. Czyli wiemy, że gracie pod Wejherowem, tak, no, w miejscowości Dąbrówka. Dąbrówka, dokładnie. Ile osób do was przyjeżdża, o to pytałem. Co chciałbyś najbardziej, twoje marzenie organizacyjne, jakby ta gra miała, albo jakby ona mogła wyglądać? Czy masz takie... O, tu to jest największy temat o graczy w sumie, bo chciałbym, żeby kiedyś w końcu było tak, że no nie szukają dziury w całym scenariuszu, no i nie termoszą przede wszystkim. No tak, czyli... To jest takie, jakby tego nie było, to byłoby naprawdę... I po prostu marzeniem twoim jest nie termoszenie. Jest czysta gra i zabawa z tego, a nie robienie z tego nie wiadomo czego. Bo dla mnie to jest zabawa, nawet organizacja to jest zabawa. No tak, bo ASG to jest ogólnie dobra zabawa, tak? Tak. Myślę, że po to obydwoje w tym siedzimy, żeby można się przede wszystkim dobrze bawić, nie? Można się przy tym i wyżyć, i pobawić, ale... Powiedzmy, jak myślisz, co zrobić, żeby ASG w Polsce było jeszcze bardziej rozpoznawalne, albo jeszcze bardziej chętniej odwiedzane? To jest ciężkie pytanie ogólnie. Myślę, że no, trzeba by to bardziej promować w jakichś celach charytatywnych nawet, tak jak robiliśmy tutaj, czy zbiórkę dla Wośpu. To też ludzie na to inaczej patrzą wtedy i bardziej się pytają, tak jak byliśmy w sztabie Wośpu wtedy po wszystkim. No to dużo ludzi się nas o to pytało, jakie koszta i w ogóle. I było mocno tym zainteresowanych i tam później nawet chyba 2 czy 3 osoby widziałem później u nas na grze. Pojawiły się. Tak.
Czyli... Myślę, że po prostu bardziej to promować w takich celach nawet charytatywnych czy innych. Dobra. Kolejne pytanie. Trochę już to padło, ale co myślisz o graczach? No... Myślę, że za bardzo się spinają przy tej zabawie. Takie jest moje osobiste zdanie. A jakieś pozytywne masz zdanie? No, są gracze, którzy też naprawdę bardzo pozytywnie do tego podchodzą, tak? I to mi się podoba właśnie, ale mówię, że dużo jest graczy, którzy za bardzo się spinają przy tym i twierdzą, że no jeżeli on ma sprzęt na przykład na sobie za parę tysięcy, no to jak go mógł odwalić gościu z Cymą 28? No tak, to jest, tak, to chyba częste jest. No jednak, to jest moim zdaniem takie najczęstsze. No tak, bo on nakupi sprzętu za miliony, a potem trafi go gość, który tam sobie, on po prostu dużo biega. Tak, a gracze im mają gorszy sprzęt, tym lepiej się potrafią składać. No tak, bo nic innego im nie zostaje jakby tak. do... Muszą to nadrobić swoim podejściem. Podejściem i kamuflażem może, nie? No. I to jeszcze miałem jedno pytanie i uciekło mi. W jaki sposób udało Ci się rozkręcić taką imprezę, tak rozpoznawalną? Albo co byś poradził osobom, które chcą taką grę zrobić, bo nie jesteśmy z Pomorza, ale może ktoś ze Śląska, z Wielkopolski chciałby też zacząć organizować, to co byś mu polecił? Ogólnie myśmy podeszli do tematu w taki sposób, że gra miała być dla ludzi, nie dla nas. Nie mamy z tego żadnych korzyści finansowych, jakby się tam niektórym wydawało. Nasze założenie było takie, żeby jak najszybciej przeprowadzić wszystkie takie czynności poranne typu chronowanie, odprawa i jak najdłużej grać, czyli no, jak najdłużej bawić się do tam, aż na początku w ogóle nie mieliśmy limitu czasu końca gry, dopiero jak ludzi naprawdę zaczynało brakować, to kończyliśmy grę. No i żeby za każdym razem grać co innego, tak, że... Czyli nie, nie ma monotomii typu, że jest co tydzień deathmatch, 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 ewentualnie jakieś flagi raz na jakiś czas, tak? Za każdym razem co innego gramy. Czyli to, o czym żeśmy mówili, żeby te scenariusze się jednak trochę zmieniały, tak, nie? No nie mówię tam wykorzystywać jakieś poprzednie scenariusze, które się miało, które się dobrze sprawdziły, ale też głównie, żeby coś nowego próbować i... No a to, że tyle ludzi zaczęło przyjeżdżać, no to jakby samo z siebie wynikło, bo przyjechało najpierw parę tam, na pierwsze strzelanki to przyjeżdżało po tam chyba 30-40 osób. No i zaczęło się nieść dalej, że jest fajnie, że jest po co przyjechać i tak poszło dalej. Na dziś to tyle. Wszystkie pytania, które miałem do Ciebie, wykorzystałem. Mam nadzieję, że zapytałem wszystko, że ktoś, kto nas ogląda, dowiedział się wszystko od Kamila. Tak jak powiedziałem, przebitki z terenu będą między pytaniami włożone albo na pytania, jakoś tak fajnie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę dla mnie i dla Kamila i dla grupy jednostki specjalnej troski. I jeszcze jedną rzecz miałem zapytać. Jak nazywa się Wasza gra? Jak Wy ją nazywacie? Nasza gra to jest strzelanka na poligonie po prostu. Strzelanka, czyli jak tam gdzieś na mediach wpiszę strzelanka na poligonie, powinno wyskoczyć, ale zawsze udostępniamy wszystko na naszej grupie właśnie jednostka specjalnej troski. Tam są wszystkie informacje dotyczące gry i po grze, zdjęcia, jeżeli jest fotograf, wrzucamy. Jeszcze. Dobra, czyli zapraszamy na stronę jednostka specjalnej troski, ewentualnie pod linkiem, pod materiałem na dole będą oczywiście linki tutaj do chłopaków, do stron, gdzie będziecie mogli znaleźć sobie i sobie zaobserwować, żebyście wiedzieli, gdzie trafiać, jak dojechać i będą filmy. Za tydzień, za jakiś, już się był film z Waszej gry, który kręciłem, już się pojawił na Facebooku, na YouTubie, także zapraszam, możecie troszeczkę już tam zobaczyć. Na dziś to tyle. Wielkie dzięki, że byliście z nami. Nie zapomnijcie łapki w górę. Zostawcie suba. Wielkie dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Jeszcze raz dziękuję za wywiad. Ja i ostatnia również. Rzecz. Taka wymiana na szyweczek. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Jeszcze raz powodzenia życzę w organizowaniu gier. I co? Trzymajcie się. Powodzenia. Cześć. Cześć.